Chrzest Polski to jedna z najważniejszych dat w historii naszego narodu. Warto więc wiedzieć o nim coś więcej niż tylko władcę i rok jego uzyskania. Jako że jesteśmy nowym kanałem na portalu, zapraszamy serdecznie do zostawienia subskrypcji. Prosimy też o udostępnienie tego filmu, abyśmy mogli budować zasięgi. Zapraszam na materiał. Punkt pierwszy. Dlaczego? Przyczyn jest wiele. Pierwsza. Książę przyjął chrzest pod wpływem swojej chrześcijańskiej żony Dobrawy, z którą ożenił się rok wcześniej. Druga, bardziej prawdopodobna, Mieszko I obawiał się ataku ze strony Niemiec, które wówczas swoją ekspansję zewnętrzną tłumaczyły prowadzonymi działaniami chrystianizacyjnymi. Wówczas mógłby zostać do tego zmuszony i to być może jeszcze na warunkach wroga, a tak nie dość, że wytrącał Niemcom z ich rąk tak istotny argument, którym mogliby się w niedalekiej przyszłości posłużyć, to jeszcze zrobił to na własnych zasadach za pośrednictwem Czech. Było to więc posunięcie czysto polityczne, aby zyskać pełną niezależność. To samo dotyczy trzeciej, rozbicia sojuszu Wieletów i Czechów, jednocześnie sprzymierzając się z tymi ostatnimi. Czwarta, chrzest mógł pomóc Polsce stać się państwem cywilizowanym, ponieważ ówcześnie to przynależność do tej struktury o tym świadczyła. Dzięki temu łatwiej zarządzałoby się państwem, chociażby dlatego, że wtedy władca uchodził za Bożego pomazańca, któremu nie wypada się sprzeciwiać. Rzutowało to także na politykę zagraniczną, a może po prostu chrześcijaństwo zaimponowało Mieszkowi. Punkt drugi. Kiedy? Data. Co do roku panuje wśród historyków powszechny konsensus, co innego jednak jeśli chodzi o dzień chrztu. Spekuluje się, że było to 14 kwietnia w przededniu Wielkanocy. Zgodnie z ówczesną praktyką Kościoła. W rzeczywistości jednak chrzest Polski mógł nastąpić w każdą niedzielę lub święto 966 roku. Punkt trzeci. Miejsce. Niemal pewni możemy być jedynie tego, że ceremonia miała miejsce gdzieś w Wielkopolsce, gdzie dokładnie nie wiadomo. W tym kontekście wymienia się przede wszystkim Poznań, Gniezno, Ostrów Tumski oraz Ostrów Lednicki, przede wszystkim dlatego, że w każdym z tych miejsc znajdowało się baptysterium. Poza tym istotna była ich ranga oraz położenie. Punkt czwarty. Jak? Przebieg. W dniu chrztu książę był już dorosłym mężczyzną, a na pewno świetnie zdawał sobie sprawę z rangi tego wydarzenia i zapamiętał moment przyjęcia chrztu. Stało się tak dzięki jego otoczeniu, które sprawiło, że Mieszko czuł się wówczas komfortowo, a całemu wydarzeniu nadano odpowiedni rozgłos oraz zaproszono wybranych gości. W każdym razie księciu towarzyszyła małżonka wraz z całym dworem. Sam obrzęd polegał na zanurzeniu człowieka w wodzie. Jeśli jej poziom w basenie chrzcielnym był za niski, kapłan polewał nią ochrzczonego, co miało symbolizować oczyszczenie go z grzechów. Na chrzcie przyjął imię Dagobert. Zaraz po księciu chrzest przyjęli poszczególni członkowie jego dworu. Prawdopodobnie tuż po chrzcie księciu udzielono sakramentu bierzmowania. Szafarzem obu sakramentów był zapewne biskup Jordan, który miał przybyć do Polski razem z Dobrawą w 965 roku, ponieważ tylko tej rangi hierarcha był do tego uprawniony. Punkt piąty. Skutki. Przyjęcie chrztu przez Mieszka pociągnęło za sobą wiele skutków, w tym te, które trwają do dziś. W całym kraju zainicjowano akcję chrystianizacyjną, efektem czego po latach Polska stała się krajem chrześcijańskim, którym jest do dziś. Równocześnie nastąpił gwałtowny rozwój całej infrastruktury kościelnej. Kościół stał się przez lata także ostoją polskości. Sam książę, zapewniając sobie względny spokój ze strony Niemiec, mógł się skupić przede wszystkim na wewnętrznych sprawach państwa. Celem było skonsolidowanie go oraz stworzenie spójnego organizmu państwowego. Chrzest, który wprowadził nas do świata zachodniej kultury, sprawił, że do naszego państwa zaczęli napływać wykształceni duchowni, a wraz z nimi wzorce pod względem administracji, gospodarki czy obyczajów. Łacina stała się odtąd językiem urzędowym.
chrześcijaństwo przyczyniło się także do procesu powstawania i przestrzegania prawa dzięki swojemu aksjologicznemu charakterowi. Chrzest sprawił, że Mieszko I wkroczył w świat chrześcijańskiej społeczności, tak zwanej Christianitas, w której patrzyło się na władców jako namaszczonych przez Boga, co wywyższało ich ponad ogół społeczności. Chrystianizacja była też odtąd dobrym hasłem usprawiedliwiającym kolejne podboje.